Cześć, z tej strony Maciej Łuczak, a dzisiaj nauczę Cię, jak zrobić swój pierwszy pałac pamięci. Pałac pamięci to metoda, która pozwoli Ci bardzo efektywnie zapamiętywać ogromne ilości informacji i ten film dedykuję osobom, które jeszcze nie są pewne tej techniki, jeszcze nie spróbowały tak od A do Z ułożyć swój pierwszy pałac pamięci. Wobec czego zacznijmy. Jeżeli chodzi o pierwszy pałac, które zwykle proponuję klientom, to jest on wykonywany taką moją sprytną techniką, ponieważ staram się, żeby on był na maksa żywy i związany z Twoim doświadczeniem, czyli z czymś, co Tobie personalnie będzie się fajnie kojarzyło. Zazwyczaj na takich treningach indywidualnych klienci wykorzystują swoje własne wyobrażenia. Dzisiaj postaram się, żeby to był przekaz uniwersalny, no bo oczywiście nie każdy ma takie same skojarzenia. Jaki będzie pierwszy krok? Pierwszym krokiem jest narysowanie swojego pałacu pamięci z lotu ptaka. Jak to zrobimy? Wykorzystaj swoje własne mieszkanie i narysuj je z lotu ptaka, ale tylko kontury. To są takie proste bardzo kreski, nic tam szczególnego nie musisz dorysowywać, nie musi być żadnych detali. Zaraz powiem Ci dokładnie, o co chodzi. Ja już swój pałac w międzyczasie oczywiście narysowałem. On mniej więcej wygląda o coś takiego. Jak już widziałeś, naniosłem tam pewne liczby. Dlaczego? Postaramy się dzisiaj zapamiętać listę 12 słów chronologicznie, od pierwszej do ostatniej. Skarbonka, ciasto, rower, pianino, czekolada, Ferrari, zegarek, różdżka, kurtka, jeszcze, żelki, korona. Teraz jak już znasz tę listę 12 słów, to zrobimy coś takiego. W naszym pałacu pamięci, czyli mieszkaniu z lotu ptaka, znajdujemy 12 tak zwanych stacji i numerujemy je. Czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aż do 12 mamy 12 słów. U mnie pierwszą stacją są drzwi, później jest zlew, później lodówka, pralka, umywalka, wanna. Idziesz tego typu kluczem, tak? Czyli wchodzisz do swojego mieszkania, wyobraźni albo patrzysz sobie, jak to wygląda u Ciebie w mieszkaniu i wizualizujesz sobie w tym widoku z lotu ptaka te wszystkie stacje. To może być właśnie mebel, to mogą być jakieś drzwi, to mogą być elementy AGD, wszelkie takie charakterystyczne lokalizacje w Twoich pokojach, w Twoim mieszkaniu lub domu. Przeanalizuj sobie dokładnie, czy wszystkie te stacje są w Twojej głowie wyraźne, dobrze je pamiętasz, dobrze sobie je wyobrażasz, bo to będzie bardzo ważne przy reszcie tego ćwiczenia. I teraz wizualizujemy sobie 12 różnych postaci, żeby nasz pałac był bardzo dynamiczny i bardzo mocno związany z doświadczeniem, z czymś, co znamy. Jeżeli chodzi o moją listę, to jest ona następująca. Charlie Sheen, Bruce Lee, Adam Małysz, Chojrak Tchórzliwy Pies, znajomy, nauczyciel, pan prezydent Andrzej Duda, Harry Potter, Ania Rubik, Kim Kardashian, Robert Lewandowski i Chuck Norris. Jeżeli którejś z tych postaci nie znasz, spróbuj wybrać postać, którą znasz lepiej. Grupy, jakie możesz wykorzystać, to sportowcy, muzycy, aktorzy, politycy, albo Twoi znajomi, Twoja rodzina, bo tak jak widziałeś, miałem tutaj pozycję numer 5, to jest znajomy, chodzi o mojego znajomego, a Ty wykorzystaj swojego. Była też pozycja nauczyciel, chodzi o mojego nauczyciela z czasów dzieciństwa, a Ty wybierz takiego, który Tobie dobrze zapadł w pamięć. Następnym krokiem będzie dokonanie interakcji między słowem z naszej listy, które chcemy zapamiętać, stacją w naszym pałacu pamięci oraz z postacią, którą sobie właśnie adekwatnie wybraliśmy. U mnie numerem 1 będzie taka scena. Charlie Sheen bierze skarbonkę i rzuca nią o ziemię. Rozbija ją, a z niej wypadają ogromne ilości dolarów. Zielonych, pięknie pachnących dolarów. I dzieje się to, gdy otwieram drzwi z mojego mieszkania. Po prostu Charlie Sheen wychodzi i robi właśnie to, co wcześniej powiedziałem. I to mi przypomni o słowie skarbonka. Przy drugiej stacji u mnie jest zlew, więc w zlewie wyobrażam sobie słowo z naszej listy, czyli ciasto. I wyobrażam sobie właśnie, że Bruce Lee wykonuje jakieś treningowe ciosy w to ciasto, tak że ono rozbryzguje się po wszystkich ścianach. Jeżeli chodzi o stację numer 3, mamy rower i Adam Małysz. U mnie stacja numer 3 jest lodówka. Więc obok tej lodówki wyobrażam sobie pana Adama Małysza, który przebranżowił się nie dość, że ze skoków na rajdy, to z rajdy na jazdę ekstremalną na rowerze i na tym rowerze wywija obok mojej lodówki jakieś triki, jakieś spiny, jakieś backflipy, whatever, wszystko.
bo przebranżowił się na taką jazdę ekstremalną na rowerze. Numerem czwartym u mnie jest Hojrak Tchórzliwy Pies, a stacją w moim pałacu jest pralka. Wyobrażam sobie, że przy pralce słowem jest pianino, więc Hojrak gra na pianinie, ale takie bardzo przeraźliwe rytmy z tego tytułu, że jest cały taki wystraszony, nie wie co się dzieje, myśli, że ktoś włamał się do mieszkania i gra taką bardzo przerażającą muzykę. Hojrak Tchórzliwy Pies przypomina nam o słowie pianino. Przy pozycji numer 5 mam mojego znajomego, a fortunnie składa się, że pozycją numer 5 jest umywalka. Słowem jest czekolada, więc wyobrażam sobie, że w przypozycji numer 5 z kranu zamiast wody leci czekolada. I właśnie mój znajomy postanawia napić się tej czekolady z tego kranu, bo jest taka pyszna, bardzo ciepła i smaczna. Oczywiście u ciebie stacją numer 5 może być kanapa albo cokolwiek innego. Wtedy spróbuj wyobrazić sobie coś po swojemu, może tę czekoladę wyobraź sobie jaką taką wielką tablicę, którą twój znajomy lub twoja znajoma po prostu sobie zjada. Jest przepyszna, bardzo jej smakuje albo jemu smakuje. Pozycja numer 6. Wyobraźmy sobie nauczyciela. U mnie pozycją numer 6 jest wanna, więc widzę Ferrari w wannie, a tam nauczyciel z takim totalnym swagiem, tam jakieś ciemne okulary, wiecie, deal with it i tak dalej, taki motyw. Leci jakaś gangsterska muzyka i tak się buja i po prostu ma dobry flow, dobry dzień. Wszystko się zgadza jak w piosence Ice Cube'a, it was a good day, wiadomo. Teraz mam pozycję numer 7. U mnie w Pałacu Pamięci to jest dosłownie wejście do salonu. I w tej pozycji mamy do zapamiętania słówko zegarek. A ja wybrałem sobie postać Andrzeja Dudy, więc wyobrażam sobie konferencję prasową, podczas której właśnie Andrzej Duda ogłasza Polakom: drodzy Polacy, zobaczcie, kupiłem sobie nowy zegarek, piękny złoty Rolex, lśniący. Pozycja numer 8, Harry Potter i różdżka. Więc musimy sobie odtworzyć słowo różdżka. U mnie jest szafa przy pozycji numer 8, więc wyobrażam sobie, że Harry Potter rzuca jakieś zaklęcie na szafę i szafa się otwiera. Wydaje mi się, że to chyba Alohomora było tym zaklęciem, które otwierało drzwi, więc może właśnie to będzie to zaklęcie i przypomni nam o słowie różdżka. Przy pozycji 9 mam modelkę, panią Anię Rubik, i mamy słowo kurtka. Wyobrażam sobie, że pani Ania Rubik tanęła gdzieś w płomieniach i ta kurtka zaczęła jej się palić, więc instynktownie zrzuca ją z siebie i zaczyna gdzieś tak powiewać, żeby ugasł ten pożar. Słowem 10 jest jeż. Ja wyobrażam sobie Kim Kardashian, która wzięła tego jeża i mówi: o, jaki on jest słodki, jaki on jest niesamowity, jaki fajny. I wyobrażam sobie właśnie tego jeża przy stacji numer 10. U mnie stacją numer 10 jest moja kanapa, więc dzieje się to na kanapie. Kim Kardashian sobie gdzieś tam wygodnie leży i tego jeża, prawda, sobie głaszcze. Przy pozycji 11 jest Robert Lewandowski i słowo żelki. Wyobrażam sobie, że pan Robert Lewandowski opycha się pysznymi, kolorowymi żelkami Haribo w nadziei, że Ania Lewandowska nie zobaczy, jak je coś niezdrowego. I to przypomni nam o słowie żelki. Naszym ostatnim słowem jest słowo korona. U mnie numerem 12 jest okno, więc wyobrażam sobie oczywiście z naszej listy postaci Chucka Norrisa, który ma ogromną złotą koronę i siedzi taki wyluzowany jak prawdziwy kozak na swoim tronie. Mówi: ja na to zasłużyłem, ja zagrałem w tylu filmach, że jestem po prostu najlepszy, jestem królem kinematografii, nikt mi nie podskoczy, coś w tym stylu. Przeanalizujemy sobie krok po kroku na podstawie naszego rysunku, jak właśnie to wszystko chronologicznie się układa. Jedyneczka, czyli Charlie Sheen rozbijający skarbonkę, słowo skarbonka. Numer 2, Bruce Lee uderzający w ciasto, słowo ciasto. Przy numerze 3 Adam Małysz robi triki na rowerze, słowo rower. Przy numerze 4 Hojrak Tchórzliwy Pies gra przeraźliwe rytmy na pianinie, czyli słowo pianino. Przy numerze 5 mój znajomy je czekoladę, właściwie pije czekoladę z kranu, słowo czekolada. Przy numerze 6 nauczyciel jeździ sobie Ferrari, słowo Ferrari. Przy numerze 7 mamy Andrzeja Dudę, który chwali się tym swoim zegarkiem, wobec czego tutaj mamy słowo zegarek. Przy numerze 8 Harry Potter rzuca to zaklęcie Alohomora, więc jest słowo różdżka. Przy numerze 9 mamy Anię Rubik, która zrzuca z siebie tę kurtkę, próbuje pozbyć się ognia z tej kurtki, więc słowo oczywiście kurtka. Kolejną stacją jest stacja numer 10 i tam jest Kim Kardashian, która
stara się pocieszyć jakoś tego jeżyka, którego ma na rączkach, gdzieś tam go głaszcze, słowo jesz. Przy pozycji numer 11, teraz staram sobie przypomnieć, co tam było, jest Robert Lewandowski, który je te pyszne żelki Haribo, czyli słowo żelki. I numer 12 to jest korona, pod oknem siedział Chuck Norris, który zakładał sobie właśnie na głowę taką koronę. I tak wygląda nasza lista 12 słów, skondensowanych w Pałacu Pamięci, wzbogacona o te wszystkie skojarzenia z postaciami w bardzo nietypowych konfiguracjach. Teraz spróbuję odtworzyć wszystkie słowa ze swojej pamięci. Skarbonka, ciasto, rower, pianino, czekolada, Ferrari, zegarek, różdżka, kurtka, jesz, żelki, korona. Zobacz, czy masz podobny efekt, czy być może zapamiętałeś tylko część. Pamiętaj, że zawsze możesz wrócić do swoich skojarzeń, nieco je podrasować, zmienić postać, konfigurację, stację. Może masz jakieś własne pomysły, może masz jakieś własne pytania, przemyślenia, wątpliwości. Śmiało dawaj znać.